Na godzinę przed północą, w środę 13 września, ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Rafał Kulik, zapraszam. Wyścig przedwyborczy trwa. Partie składają obietnice i przedstawiają powyborczą rzeczywistość. Kto najbardziej skorzysta? Spora część pomysłów dotyczy emerytów i seniorów. Znane są już wszystkim trzynastki i czternastki. To początek fali obietnic. Są pomysły dotyczące emerytur stażowych, waloryzacji, podwyższenia kwoty emerytur wolnych od podatku, czy też pomoc w opiece zdrowotnej. Co obiecują kandydaci, sprawdzała Karolina Komada. Jest ich w Polsce prawie 10 milionów i to w nadchodzących wyborach ma olbrzymie znaczenie. Dlatego emeryci, renciści lub osoby kończące swój staż pracy to adresaci licznych pomysłów i obietnic wyborczych. Partia rządząca obiecuje zabezpieczenie finansowe, na co opozycja. My mamy zupełnie inną filozofię niż Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość daje nam 13 emerytury, 14 emerytury. My chcemy, żeby była normalnie waloryzacja. Niestety obecny rząd tylko obiecuje. W czasie tej kampanii trwa prawdziwa licytacja obietnic i to z każdej strony. Prawo i Sprawiedliwość podbija stawkę, dorzucając do emerytalnych trzynastek i czternastek emerytury stażowe. To są emerytury stażowe, 43 lata mężczyzny, 38 lat kobiety. Przez stronę społeczną, stronę związkową ten postulat był już od dawna zgłaszany, on jest wyczekiwany. Nie jest to łatwe, ale chcemy to wprowadzić, żeby ulżyć szczególnie ludziom, którzy ciężko pracują, bądź już są bardzo schorowani. Pomysł wcześniejszych emerytur ma w swoim programie także Lewica, która zapisała w nim również drugą waloryzację i rentę wdowiom. Senioralny bon turystyczny. Chcemy, aby raz w roku każdy senior otrzymał 500 zł na to, żeby mógł sobie gdzieś odpocząć. I kolejna propozycja to jest bon kulturalny dla seniorów. Wiadomo, kultura jest bardzo ważna dla nas. Nie możemy sobie porównywać naszych emerytów i naszych rencistów do emerytów i rencistów na przykład zachodnich, gdzie stać ich na wyjazdy zagraniczne i tak dalej. My proponujemy, aby raz w miesiącu taki senior otrzymał 50 zł na wyjścia. A po wakacjach i wypadach Trzecia Droga proponuje kluby seniora oraz wsparcie i gwarantowaną opiekę zdrowotną. Gwarancja 60 dni dostania się do lekarza specjalisty i mamy taki pomysł na to rozwiązanie, żeby nie czekać tak jak teraz na przykład na geriatrię się czasami czeka 2 lata, czasami to już braknie życia dla osób starszych. Chcemy, żeby to było maksymalnie 60 dni. Jeżeli państwo nie będzie w stanie zapewnić tych 60 dni, to wtedy można korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej, a państwo będzie to refundować. W tym swoistym wyścigu na pomysły bierze udział również Koalicja Obywatelska, proponując zamrożenie cen gazu i podobnie jak Lewica drugą waloryzację emerytur i rent, ale to nie wszystko. Dzisiaj około średnia emerytura to jest 3000 zł, co oznacza, że nasz pomysł, czyli emerytura bez podatku do 5000 brutto, obejmie przygniatającą większość emerytów i rencistów. Znowu, te pieniądze, które wypracowałeś, które ci się należą, zostają u ciebie w portfelu. Wydaje się, że pod prąd w tej kampanii idzie Konfederacja. Postuluje likwidację trzynastek i czternastek, ale kusi kwotą wolną. Proponuję, żeby pokonać inflację, nie zabierać Polakom pieniędzy w formie inflacji, podnieść kwotę wolną od podatku, żeby więcej pieniędzy Polaków, więcej pieniędzy emerytów pozostawało w naszych kieszeniach, po to, żebyśmy mogli sami się nimi rządzić i żeby również emeryci naprawdę czuli, że te pieniądze, które są w ich portfelach, to są ich własne, przez nich zarobione, przez całe życie ciężko wypracowane dla Polski pieniądze. Pomysłów i obietnic jest jeszcze więcej. Każda partia ma czas do 13 października, aby przekonać do swoich planów. Pozostaje mieć nadzieję, że po wyborach chociaż część z tych pomysłów doczeka się realizacji. 6 osób, które są podejrzane o bycie członkami mafii śmieciowej w województwie śląskim, zatrzymała policja. 5 mężczyzn i kobieta mieli pozbywać się nielegalnych odpadów nie tylko na Śląsku, ale także w innych regionach. Podejrzani usłyszeli już zarzuty, 5 z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Paweł Jędrusik. Sprawa nielegalnych odpadów sięga 2021 roku i to właśnie wtedy przestępcy mieli utylizować odpady w sposób niezgodny z prawem. Schemat działania był niemal za każdym razem taki sam. Sprawcy wynajmowali hale, ogrodzone tereny, które wypełniali odpadami, następnie znikali, pozostawiając z tym problemem właścicieli tych terenów. W ten sposób szacujemy, że pozbyli się około
1200 ton takich odpadów. Podejrzani to 5 mężczyzn w wieku od 29 do 52 lat oraz 48-letnia kobieta. Nielegalne odpady wykryto m.in. w Bytomiu, Mikołowie, Sosnowcu, a także w powiatach zawierciańskim i będzińskim. Wszystkie te działania odbywały się wbrew przepisom ustawy o odpadach i były składowane w takich warunkach i w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu i zdrowiu ludzi, spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni i zanieczyszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym, wyrządzając tym samym szkodę w wielkich rozmiarach i sprowadzając bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru lub gwałtownego rozprzestrzeniania się substancji, takich jak trujące, duszące, parzące, które zagrażały życiu i zdrowiu osób i mieniu w wielkich rozmiarach. Jak udało się ustalić śledczym, 3 mężczyzn spośród podejrzanych jest powiązanych ze środowiskiem śląskich pseudokibiców. Czasu jest mało, ale rzutem na taśmę może się uda, bo warto. Jak mówią policjanci, nagrody czekają i to w dużych ilościach. Chodzi o konkurs Odblaskowa Szkoła, którego głównym celem jest popularyzacja profilaktyki i bezpieczeństwa pieszych na drogach. Dziś przed katowickimi szkołami, edukując i promując bezpieczeństwo, pojawili się policjanci. Ich działania obserwowała Fatima Orlińska. To nie był zwyczajny poranek dla uczniów katowickich szkół. Świeci na ten odblask, tak, to będziesz widoczny ze 130 metrów. Śląscy policjanci stanęli na straży ich bezpieczeństwa, edukując i rozdając takie jak te odblaski. Akcja promocji bezpieczeństwa odbywa się pod patronatem telewizji TVS i połączona jest z konkursem Odblaskowa Szkoła. A to nie tylko okazja do zdobycia cennych nagród, ale przede wszystkim wykazania się kreatywnością. Konkurs trwa od 16 września do końca października, wtedy to szkoły w sposób intensywny muszą wymyślać w sposób kreatywny różnego rodzaju nowatorskie sposoby doświetlania pieszych, inne jakieś piosenki, spektakle, artykuły i my to wszystko jako Komisja Komenda Wojewódzka będziemy oceniać i najlepsza szkoła otrzyma tą najwyższą nagrodę. Nagradzamy pierwszych 10 miejsc, więc jeśli ktoś będzie nie pierwszy, a 10, to również otrzyma, wierzymy w to, fantastyczną nagrodę. Stawką nie są wyłącznie nagrody finansowe, ale i ludzkie życie. Policjanci liczą na pomysłowość uczniów. Rozwiązania promujące i tym samym wpływające na poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach zaproponowane przez szkoły mają szansę na stałe wejść do programu profilaktyki. Z roku na rok ta świadomość jest coraz większa, zarówno wśród dzieci, jak i przede wszystkim ich rodziców. Dzieci noszą odblaski, widzę, że jak przechodzą przez ulicę, jest ta dbałość o to, wiedzą jak się zachować, znają zasady, wiedzą w którą stronę spojrzeć, na co zwrócić uwagę, z której strony czyha niebezpieczeństwo. Także myślę, że jest coraz lepiej i że te wszystkie akcje podejmowane przez nas jako szkołę oraz w porozumieniu z innymi instytucjami przynoszą efekt. Statystyki wciąż pokazują, że to właśnie przy przejściach dla pieszych dochodzi najczęściej do wypadków i to piesi głównie ponoszą ofiarę. Dlatego tak ważne są apele o noszenie odblaskowych elementów. Zachęcamy, żeby wszyscy nosili takie odblaski zarówno na obszarze zabudowanym, jak i poza. Osoba, która w sposób prawidłowy ma ubrany taki odblask, nie jest gdzieś schowany pod rękawem, jest widoczna z odległości ponad 100 metrów dla kierującego pojazdem. Kierowca ma wtedy o wiele większy czas reakcji. Może zahamować, wyminąć, ominąć, aby nie doszło do zdarzenia niebezpiecznego. W konkursie Odblaskowa Szkoła udział biorą całe szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września włącznie poprzez formularz załączony na stronie internetowej Policji Śląskiej. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na przełomie grudnia i stycznia. Jedna z głównych ulic w Gliwicach, czyli ulica Zwycięstwa, do gruntownych zmian. A przynajmniej tego chcieliby urzędnicy, którzy właśnie ogłosili konkurs na koncepcję zagospodarowania tego miejsca. Termin zgłaszania prac mija w listopadzie. Paweł Jędrusik. Propozycja zmiany ulicy Zwycięstwa w Gliwicach to konsekwencja otwarcia nowego centrum Gliwic. Ten pomysł nie jest nowy, ale teraz pojawiły się pierwsze konkrety. Niektórzy mieszkańcy dostrzegają potrzebę zmian. Ławki, nie ma ławek. To jedyny problem? Ławki, no i śmietniki, nie ma śmietników. Ja uważam, że chyba im mniej, tym lepiej. Czyli zostawi. Tak. Nie, może bym przywrócił i bardziej taki charakter dla mieszkańca. Zbyt dużo tutaj jest banków i tego typu punktów rzadko odwiedzanych i troszkę tęsknię za taką tętniącą życiem Zwycięstwa ulicą. Więcej zieleni. Zdecydowanie więcej zieleni. Ja myślę, że gdyby było trochę więcej tej wolnej przestrzeni, tak jak tutaj zrobili, żeby
no nie, tych, nie te samochody. Powiedzmy nawet, nie wiem, Barlickiego, może nawet tam do następne skrzyżowanie, żeby to była fajna, spokojna ulica, żeby można było spacerować. Na razie jednak jest tylko konkurs na koncepcję. Później przyjdzie kolejne ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu przebudowy. Do tego jednak daleka droga. Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem i znalazłyby się pieniądze w budżecie, ogłoszenie przetargu na projekt byłoby możliwe w przyszłym roku. Pewne propozycje zmian już są, bo w ubiegłym roku urzędnicy zapytali w ankiecie mieszkańców, co powinno zostać zmienione. Większość wskazywała na konieczność nowych nasadzeń czy poszerzenia chodników. W ubiegłym roku takie konsultacje zostały przeprowadzone. Mieszkańcy wskazywali, jakie rozwiązania by ich satysfakcjonowały, w jaką stronę należałoby pójść. Myślę, że ci, którzy będą chcieli taką koncepcję ulicy Zwycięstwa przygotować, z całą pewnością do tych konsultacji też zajrzą. Na nagrody w konkursie miasto zamierza wydać 140 tysięcy złotych. Autor najlepszej koncepcji otrzyma 95 tysięcy złotych. Katowice mają swoje beboki, figurki promujące miasto. Sosnowiec od dziś będzie mógł chwalić się misiowymi domkami. I choć z kartonu, to nie byle jakimi, bo zachęcającymi do pomocy. Staną one w kilku najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców miejscach, a akcja ma zwrócić uwagę na potrzeby podopiecznych z Domu Aniołów Stróżów. Fatima Orlińska. Choć jest z kartonu, to ma przyciągać uwagę, a bajkowe postacie być może sprawią, że cała historia zakończy się szczęśliwie. Misiowy domek i miś Julek, który w nim mieszka, mają pomóc w tym, by Sosnowiecki Dom Fundacji, który opiekuje się 30 dzieci, odzyskał swój blask. No on jest po prostu zniszczony w wielu miejscach. Mamy dziury w ścianach, dziury w drzwiach, za małą kuchnię. Chcielibyśmy wspólnie gotować, żeby codziennie ciepłe, pełnowartościowe posiłki jeść. No i marzy nam się taka łazienka z prawdziwego zdarzenia. W naszym domu w Katowicach w każdej świetlicy dzieciaki mają miejsce, gdzie mogą codziennie się okąpać, gdzie mogą wyprać odzież, a tu w Juliuszu nam tego brakuje. No i liczę na to bardzo, że uda nam się taką waszą wrażliwość obudzić i po raz kolejny poprosić wszystkich o wsparcie, dołożenie tej swojej cegiełki. Pierwszy z misiowych domków stanął dziś w Sosnowieckim Teatrze Zagłębia, kolejny przy Stadionie Ludowym. Miejsca nie są przypadkowe, bo zdaniem organizatorów akcji powinno propagować się w nich potrzebę pomagania. Teatr jak zwykle pomaga, jest partnerem, a za chwilę mamy nadzieję, że i u nas, uwaga, remont i wspólne kaski razem z panią prezes założymy. My na pewno będziemy wspierać promocyjnie, będziemy partnerować, będziemy informować i będziemy zachęcać również ze sceny Teatru Zagłębia przy spektaklach, żeby właśnie zwrócić uwagę na tą akcję i zachęcić naszych widzów do pomocy. Symbolem akcji stał się kartonowy domek i budowniczy pluszowy miś Julek. Julek, ponieważ sosnowiecka siedziba Stowarzyszenia Domu Aniołów Stróżów mieści się w dzielnicy Juliusz. Szacowany koszt remontu domu to 200 tysięcy złotych, a wspierać jego realizację można poprzez wpłaty na konto stowarzyszenia. W świetlicach i klubach terapeutycznych oraz na ulicach pedagodzy, psychologowie i wolontariusze rocznie obejmują stałą, kompleksową opieką i pomocą około 600 dzieci w wieku od 3 do 19 lat. To wszystko na dziś. Dobranoc.